moja metoda malowania mi pozwala, że sobie nałożę całą scenografię, a potem, a może nie, ale może tak. I to mam taki przez 24 godziny szansę manipulować i nie psuć tak do końca wszystkiego. W trakcie pracowania jakiś super moment, że sam tytuł nachodzi jak się maluje, tak? I jak miałam tutaj paru bohaterów na tym obrazie, na tym dużym płótnie, i po jakimś czasie widziałam, że nie, że jednak dla mnie ten dramat musi być pomiędzy tym aniołem i tą dziewczynką. I wykreśliłam innych i oni zostali, ich relacja. Dziewczynka, która stoi, która podaje rękę, może właśnie wyciąga anioła, który jest po drugiej stronie i ściąga go do siebie, zamiast że anioł ją prowadzi w dobrą stronę. Nie wiadomo, czy ona będzie wciągnięta w ciemność, czy ona go wyciągnie z ciemności. Zbieram zdjęcia, film style, fotografie, nawet oświetlenie z teatru i tak dalej. Mam taką masę na komputerze i nieraz po prostu wchodzę w coś i od czegoś zaczynam. Czy to jest światło, czy to jest kobieta, która siedzi, czy jakiś domek z tyłu. I wtedy ta narracja się rozwija na płótnie. Pracuję nad kilkoma naraz, bo wtedy jak chcę dokończyć, bo fajna jest energia, że obraz jest na przykład skończony, no to można ten obraz zamęczyć i on zostaje wtedy taki przerobiony, za bardzo namalowany. A ja lubię, że obrazy zostają, mają gdzieś tam swój luz. I to jest też, że fajnie, że ten obraz żyje pod spodem i są jakieś ciemne laserunki, na które można rzucić, bo do końca nie zniszczysz, tak? Bo ten obraz pod spodem działa, można go znowu ściereczką. To też pozwala na taką zabawę. Jak myślę o wystawie, czy nawet o tych 10-12, powiedzmy, obrazach, które mają gdzieś wisieć razem, to myślę troszeczkę tak kadrami. Jak mam za dużo z czegoś, że za dużo portretów, czy mam za dużo narracji, że są na przykład, to są takie techniczne rzeczy, że za daleko są bohaterowie, żebym chciała coś pokazać bliżej. Brakuje mi takiego ujęcia po prostu. Widzę się jako reżyser moich płócień i wtedy szukam, tak? Czy to jest aktor, który żyje dzisiaj, czy to jest może z 50 lat, czy to jest może 400 lat temu, że to jest dla mnie nieważne, tylko to musi grać w tym momencie na ten obraz. Na pewno taki główne hasło mojej pracy jest tak, odkrywanie sekretu, ale tak nie do końca, tak? Bo ja nie chcę powiedzieć, zobacz, tu jest ten sekret, tylko tak troszeczkę otworzyć drzwi i puścić troszkę światła do pokoju i możemy trochę przez dziurkę może podglądnąć jakiś sekret.